Więc jako, że temat spotkania mówi powieść graficzna, a nie tylko słowo komiks nie pada, więc ja tak prowokacyjnie się zapytam, jak wolicie? Robicie powieści? Bo obaj goście obecni nie tylko w przypadku Jerzego Szyłaka jest profesorem, ale również jest autorem. No i Daniel, wiadomo, jest i rysownikiem, i też scenarzystą, więc robicie powieści graficzne, czy po prostu komiksy? To ja mam zacząć? Dla mnie to jest po prostu termin marketingowy. Jeśli pomaga sprzedać jakiś komiks, no to proszę bardzo. Jak nie, to nie. Ja ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o swoje rzeczy, nazywam je komiksami i nie ma w tym wstydu. Faktycznie, nie wiem, dla mnie nie robi to różnicy. Znaczy, dla mnie to chyba robi różnicę, ale ja chyba robię komiksy. Znaczy, próbowałem parę razy zrobić coś takiego dużego, epickiego, wielowątkowego, tak jak w leksykonie piszemy o powieściach graficznych i mi nie wyszło. Mi wychodzi seryjnie i na 48 stron i z bohaterami, którzy skończą w tym samym miejscu, w którym zaczynali, czyli w takiej strukturze jednak komiksowej, a nie powieściowo-graficznej. Szelki? No to też krótkie jest. No taka, znaczy, no nie scenariusz wiem, był krótki, ale artysta zrobił, co zrobił. No tak. Ale no w zestawieniu z tym, co on teraz robi, to jednak był komiks, bo teraz robi powieść graficzną. Pełna automatyzacja pod śniegiem. Pod śniegiem nie moje jest. No akurat trzy historie z rewolucji wpisują się w strukturę serialu, tak? Czyli jest określony świat przedstawiony, określony wątek i nawet określeni bohaterowie, chociaż to nie są akurat ci sami bohaterowie. Tylko jak wiemy, chociażby po leksykonie, serial też może być powieścią graficzną. Poszczególne części serialu nie, też to mogą powiedzmy być tak. Podstawową rzeczą w wypadku powieści graficznej, obok tej struktury powieściowej, czyli wielowątkowości i odpowiedniego skomplikowania, jest również autorski charakter tej opowieści. W moim wypadku było tak, że przyszedł Mateusz Skutnik i powiedział: mam świat, mam bohaterów, mam koncepcję, chcesz napisać historyjkę, która będzie do tego pasowała? Ja mówię: spróbuję. No i napisałem trzy. Więc i moim zdaniem to jest właśnie wpasowanie się w strukturę serialu. To jest tak, jak mówi się człowiekowi: napisz historię o Batmanie, i on pisze, tak? I ja się w coś takiego wpasowałem. Więc ja nie czuję się autorski w rewolucjach. To jest wszystko Skutnik, a ja się dopasowałem do. Zresztą to też widać nawet w tytułach, na stronie tytułowej rewolucji, bo tam są wymienieni dwaj autorzy, ale bez rozróżnienia, kto co zrobił, bo tak naprawdę to ja nie rysuję, ale za to Skutnik poprawia scenariusz. No dobrze, to jak już tak płynnie przechodzimy w kierunku tej teorii, to co to jest ta powieść graficzna? Dlaczego rewolucji na przykład nie chcesz uznać za powieść graficzną, a Sandmana uznajesz? No dobra, to ja odpowiem tak, jak to się mówi, krakowskim targiem. Pewnie w Krakowie nie wiedzą, o co chodzi, ale skorzystam z tego. U nas tak się mówi. Krakowskim targiem powiem. Ja w ogóle nie wiem, co to jest powieść graficzna. Nie wiem, co to jest powieść graficzna i ja miałem straszny kłopot, bo ja w swoim czasie dostałem propozycję od profesora Gazdy, żeby napisać hasło komiks do słownika terminów i gatunków literackich. Ja siedziałem nad tym hasłem i się zastanawiałem, co ja właściwie mam napisać, i przekroczyłem wszystkie terminy, profesor się na mnie obraził i Wojtek Birek napisał to hasło. I to jest bardzo dobry wybór. On napisał naprawdę świetne hasło. Napisał jeszcze lepsze hasło później, powieść graficzna, które niestety do tego słownika się nie zmieściło, ale można je znaleźć w czasopiśmie Zagadnienie Gatunków i Rodzajów Literackich. Zagadnienie Rodzajów Literackich. Birek ma taki temperament, że on precyzyjnie definiuje pewne rzeczy i ja to w nim podziwiam, bo jak ja zaczynam się zabierać za definiowanie jakichś rzeczy, to nagle okazuje się, że
to, co zawsze uważałem za powieść graficzną, nie pasuje do tej definicji, a to, co pasuje do definicji, to ja bym nigdy nie uznał za powieść graficzną, bo wydaje mi się to jakieś miałkie i błahe i tak dalej, i tak dalej. Dlatego w leksykonie, który tak stoi tutaj dumnie i pokazuje, ja napisałem dwa teksty, które wprowadzają do tego leksykonu. Pierwszy mówi o tym, jak właściwie osaczyć ten termin powieść graficzna, ale to nie jest definicja, to jest próba osaczenia. Takiego, wiecie, jak na polowaniu, otoczyć i wystrzelać, co zostanie złapane. Więc to, co się udaje otoczyć, to jest powieść graficzna. Ale pomimo napisania tego pierwszego tekstu, doszedłem do wniosku, że to jeszcze nie wszystko, więc napisałem drugi. Drugi o strukturach serialowych, które są dla komiksu naturalne, to, bo to jednak produkuje się to w odcinkach i ta myśl o produkowaniu w odcinkach albo o zostawieniu furtki, żeby na końcu jednak jeszcze tego bohatera wykorzystać kiedyś. Co prawda teraz, jak Marvel już wskrzesza wszystkich, których kiedyś zabił, to żaden problem, tak? No to po prostu wskrzesimy go wedle klucza takiego tam A1 albo 3-2. No to tego wskrzesimy, bo ktoś wymyśli serum wskrzeszające, a tamtego wskrzesimy, bo Bóg się objawi i powie wstań. No to po prostu już w tej chwili wszystko jest możliwe, więc nawet zabicie bohatera nie działa. Ale zmierzam w stronę tego Sandmana. Sandman ma 75 odcinków i jest ewidentnie serialem. Ale jest serialem, ktoś nie czytał Sandmana, jest na sali ktoś, kto nie czytał, ręka do góry. No to ja teraz opowiem, jak to się kończy i przepadło, przepraszam. Ponieważ w Sandmanie od połowy serialu wiadomo, że on można umrze. Można zatkać uszy jakby. Co? Nie, już powiedziałem. Wiadomo, że on umrze. To nie ma niespodzianki. To nie ma tego, że to zaskoczy nas w jakiś sposób. Więcej, on umiera i ten serial jeszcze trwa przez następne 6 odcinków. To po prostu ma taką strukturę, że to się czyta i się człowiek podziwia tę spójność tego wszystkiego, połączenia tych wszystkich wątków. I dlatego napisałem hasło Sandman, aczkolwiek zawsze jak ludzie mi mówią, no dobra, 144 powieści graficzne w leksykonie, mówię nie, tam jest 100 powieści graficznych i 44 pretendentów. To znaczy 44 propozycje, żeby coś potraktować jak powieść graficzną, ale zastanowić się nad tym, co to jest, bo to jest nieostry termin. Więc Birek potrafi zdefiniować powieść graficzną i ją definiuje, a ja dyskutuję na konkretnych rzeczach. Powiem więcej. Napisałem następny leksykon, który zawiera 144 tytuły, rzeczy, które się nie zmieściły w tym. Ponieważ ja dalej dyskutuję z książką, która jest już skończona, wydana, ma swoich czytelników, a ja dalej dyskutuję z tym terminem. I tę drugą dyskusję zacząłem od tego momentu, w którym Birek mówi, pierwsza powieść graficzna to w zasadzie pierwszy komiks jest, tak? Czyli Rodolphe Töpffer zrobił pana Żawota i to jest w zasadzie powieść graficzna, czyli spójna, autorska historyjka, którą on opowiedział obrazkami. Historia Świętej Rusi, powieść graficzna. Wydana w jednym tomie, obszerna, jakby piękna, autorska, spójna, zamknięta, więc jest to powieść graficzna. Maxi Moritz, Wilhelma Buscha, powieść graficzna dla dzieci. Historia w 7 psotach, no bohaterowie też giną, nie wiem czy wiecie. Bo oni tak psocą, aż ich w końcu tam zmielą na śrutę we młynie i kaczki ich pożrą. Potem niestety chyba wydalą, bo to kończy się takim obrazkiem, kiedy taki cień bohaterów leży, to znaczy widać tych bohaterów ułożonych z jakichś takich bobków. I na przykład w książce Kamili Tuszyńskiej pojawia się stwierdzenie, że powieść graficzna nie pochodzi od komiksu, tylko od powieści niemych w drzeworytach, czyli od Fransa Masserella, Linda Warda, Otto Nikela, Lorenza Hyde'a, że jakby komiks rozwijał się sobie, a powieść graficzna rozwijała się w zupełnie inny sposób i to są rzeczy z lat 20. i 30. Więc w tej drugiej książce, którą już skończyłem pisać, mam hasła poświęcone wszystkim tym powieściom w drzeworytach i zadaję sobie pytanie, w jakim stopniu to jest powieściowe, w jakim stopniu to jest komiksowe i w jakim stopniu to pasuje do pojęcia powieść graficzna, bo mi nie pasuje. Scott McCloud w swoim Zrozumieć komiks mówi, że Tydzień Cudów, Tydzień Dobroci chyba. Ta powieść w kolażach Maxa Ernsta jest powieścią graficzną, bo on mówi, bo to nie chodzi o to, żeby oglądać obrazki, tylko żeby to czytać.
że to jest spójna całość i żeby to czytać. Siedziałem miesiąc próbując zrozumieć, co on mi każe, chce opowiedzieć w tych kolażach i doszedłem do wniosku, że to jest tylko jajo. No i napisałem to, to zresztą ukazało się w zeszytach komiksowych. Ale no, jakby są różni ludzie, którzy różne rzeczy na temat tej powieści graficznej mówią, więc próbuję to sprawdzić, tak? I z jednej strony jestem w stanie się zgodzić, że no to te rzeczy z lat 20., tak? Te rzeczy w drzeworytach, bez słów, tylko obrazkiem opowiadane, można uznać za takie struktury prepowieściowe, czyli właśnie za powieści w obrazkach w taki czy inny sposób, ale ja nie widzę tej kontynuacji, bo nagle wszyscy mówią i z tego wyrosły powieści graficzne współczesne komiksowe. Nie, powieści graficzne współczesne komiksowe wyrosły z Willa Eisnera, a Will Eisner wyrósł z tego, że rysował komiksy o superbohaterach, z tego, że rysował w latach 40. Spirita. No to po prostu to wszystko jakby, kiedy patrzę na amerykański rynek komiksowy i widzę powieść Willa Eisnera, to ja widzę, że on jest jakoś tam zapożycza się w strukturach powieści superbohaterskich, zapożycza się w opowieściach sekwencyjnych, zapożycza się nawet u Walta Disneya i w żaden sposób nie zapożycza się u Linda Warda, Masserella czy Otto Nikela. Nie widzę tego związku, a jak nie widzę, to nie powiem, że on istnieje i bardzo bym chciał, żeby te osoby, które uważają inaczej, mi to powiedziały. A natomiast Scott McCloud mówi, że tak jest i potem opowiada zupełnie inne historyjki. No. Wiecie, Scott McCloud przyjedzie do Łodzi, możecie go zapytać, gdzie on widzi ten związek, albo o czym jest ten tydzień, o czym jest ta powieść w kolażach Maxa Ernsta. No. Może on wam opowie, o czym to jest, bo ja naprawdę uważam, że Max Ernst zrobił sobie po prostu, no poleciał w kulki. No. Nie poleciał w kulki, tylko zrobił po prostu dzieło artystyczne, które spełniało te wymogi, które on chciał sobie założył. No tak, ale on wcale nie zakładał, że później jacyś teoretycy, a właściwie bardziej praktycy komiksu, bo to bardziej Chris Ware, wpadną na pomysł, że o, to my będziemy i set. My będziemy szukać źródeł powieści graficznej, komiksów, tam gdzie ich nie ma. Czyli a nie, właśnie... nie. Do seta to ja bym się nie czepiał, bo set bardzo wyraźnie pisze w posłowiu do którejś z tych powieści graficznych, że jego zdaniem to jest po prostu sztucznie dorobiony przodek. To znaczy taki przodek, którego nie mieliśmy. Znaleźliśmy sobie szlachetnego przodka, a my tak naprawdę z czego innego wyrastamy. Ale nie za pierwszym razem. To już pisze, jak już sobie przemyślał to, przetrawił. No, dobrze, no ale to cytujmy ludzi, którzy przemyślą. Więc może McCloud odpowie to samo. No ja już sobie przemyślałem i teraz myślę co innego. Tym bardziej, że jak obserwujemy rozwój teorii komiksu na świecie, to dostrzegamy, że już coraz mniej zaczyna się dyskutować na temat tego, jak tutaj by to zdefiniować, tylko każdy buduje tą podstawową teorię i założenie, co to jest, ale nie dyskutuje, albo ja uważam tak i ja uważam inaczej. Natomiast u nas, jak obserwujemy ostatnie kilka lat, to zawsze pojawia się ktoś, kto wyskakuje ze świetnym pomysłem. To teraz ja wam opowiem o komiksie całkiem inną historię i opowiem wam to, że ta teoria komiksu jest całkiem inna, niż wam się wydaje. To mówisz o dwóch ostatnio wydanych książkach, tak? Nie, no mówię też jeszcze o paru innych założeniach, gdzie nie mówimy o komiksie wprost, tylko wymyślamy jakieś dziwne nazewnictwa dla komiksów, czy też staramy się powiedzieć, że potrzebna jest jakaś nauka o komiksie, która nie ma nic wspólnego, nie ma żadnego wspólnego mianownika, który by wyróżnił ją jako naukę, bo w dalszym ciągu uprawiamy tą teorię komiksu narzędziami badawczymi, którymi dysponujemy, czyli socjologicznymi, literaturoznawca literaturoznawczymi, filmoznawca swoimi, każdy swoimi. Dalej nie ma zbudowanego pełnego tego aparatu, który by się zajmował tylko i wyłącznie komiksowością. Moim zdaniem bardzo dobrze, bo w dalszym ciągu możemy pokazać coś innego w tym badaniu. Nie, ale to, żeby budować jakąś teorię, taką porządną, do tego, żeby budować jakąś porządną teorię, potrzeba zaplecza lekturowego. Też. Więc my to jeszcze ciągle robimy, tak? Teraz jesteśmy na takim etapie, że już wyraźnie widać, że powinny się ukazać książki Grenstina u nas,
powinna się ukazać książka Bettensa o powieści graficznej. Może jeszcze parę innych książek teoretycznych. Druga książka Bittiego. No pewnie tak. No, chociaż ona jest mniej teoretyczna. Akurat ta niepopularna definiuje taką sytuację rynkową w większym stopniu. No i pokazuje, jak to powinno funkcjonować na tym rynku. No tak, no, ale po prostu jeżeli będzie przyrastać literatura, to nie będą się pojawiać ludzie, którzy będą wpadać na pomysł, dobra, ja to zrobię od nowa, bo zrobię to lepiej niż mój poprzednik. No ja tak zrobiłem po tym, jak się ukazała książka Teplica. Tak? Była jedna książka, z którą mogłem podyskutować, więc napisałem, a co ja tam będę nawiązywał do Teplica, ja to zrobię lepiej. No i teraz następne pokolenie przyszło i oni też piszą swoje doktoraty o komiksie na tej zasadzie, kurde, co ja będę nawiązywać do tego starego Szyłaka, ja to zrobię lepiej. No i tutaj, no zobaczcie, to jest niedobra sytuacja. Jedna książka Teplica przez ileś lat, potem kilka książek Szyłaka przez następne 10 lat i jest poczucie takiej pustyni i braku dyskusji poważnej dyskusji o komiksach. Najnowszy, nie wiem, czy już ten, który się ukazał, czy ten, który się ukaże, numer zeszytów komiksowych, będzie numerem zeszytów komiksowych zawierającym przedruki tekstów teoretycznych autorów zachodnich. Ten, co się ukaże. I to jest pierwszy numer zeszytów komiksowych, gdzie są publikowane tego rodzaju teksty. To znaczy takie teksty, które są tekstami naukowymi, napisanymi przez autorytety uznane na świecie i gdzie nie można powiedzieć, że nie przeczytałem, bo wydawało mi się, że to jest stare i niemodne. To już trzeba będzie zacząć czytać. I jeżeli ci, którzy piszą jakieś rzeczy teoretyczne o komiksie, będą czuli się zobligowani do tego, żeby zacząć czytać te teksty, które wcześniej napisano, no to będzie robić się taka dyskusja jak we Francji, czy taka dyskusja jak w Stanach, chociaż akurat Amerykanie też się specjalizują w pisaniu od nowa. Oni mają dar do... Poprzednia metodologia była kiepska, my teraz mamy inną, zaczniemy od zera i zrobimy to dużo lepiej. Tak, ale tam na jedną książkę teoretyczną przypada 10-20 książek, których się zajmuje konkretną analizą. No bo Amerykanie nie lubią teoretyzować, oni w ogóle są zafascynowani Francuzami, bo Francuzi potrafią. Dlatego... A u nas prawie każda książka zajmuje się teorią. I wraca do tego. No się tak słucham was. No właśnie, chciałem się ciebie spytać, a dla ciebie jako artysty, czy ta teoria ma znaczenie, czy nie? Właśnie sobie zastanawiałem się nad swoją twórczością w kontekście tego, o czym mówicie i to jest tak oderwane od całej tej teorii zupełnie, że ja w ogóle nie czytałem żadnej z tych książek, o których wy opowiadacie. Więc żona twoja próbowała. Próbowała, tak. Tak to nie wiem, ta teoria nie jest nam potrzebna i to nie z teorii wychodzą praktyczne działania. Jeśli chodzi właśnie na przykład o moją ścieżkę, ja ogólnie rzecz biorąc jestem twórcą albumowym i robię albumy. I zaczęło się, mój pierwszy album się zaczął od tego, że fascynowałem się komiksami Janka Kozy, które były publikowane w Aktywiście. I on tam co dwa tygodnie kolejny tam swój pasek umieszczał i sobie pomyślałem, że super, to jest super pomysł właśnie zrobić jakąś małą, zamkniętą całość komentującą jakiś aspekt rzeczywistości. I tak sobie zacząłem zbierać takie swoje jednostronicowe komiksy. I z taką myślą, że właśnie gdzieś tam w pewnym momencie wyślę do jakiegoś pisma i ktoś będzie zainteresowany i będę mógł to sobie publikować jako po prostu takie malutkie fragmenciki zamknięte. I wreszcie nigdy się nie odezwałem do żadnego pisma. Nazbierało się tych epizodzików. Około 40. I postanowiłem, że to mogę wydać jako... No 44, ale tam było więcej, mniej, różne fluktuacje. Tak czy siak, około 40 właśnie miałem tego i pomyślałem, że to mógłbym wydać jako zbiorek, tak jak są zbiory poetyckie z jakąś ilością wierszy, to będzie taki zbiorek właśnie moich różnych impresji komiksowych. I to oddałem do Kultury Gniewu i oni to odrzucili, ty to wziąłeś. Tylko jeszcze miałem zrobić epilog. I w trakcie myślenia nad epilogiem nagle tak spojrzałem na te wszystkie
swoje małe impresje i zacząłem widzieć pewne motywy, pewne jakieś powracające, interesujące tematy, które zaczęły mi kształtować jakąś jedną całość, którą mógłbym obudować te wszystkie myśli i stworzyć faktycznie nową historię, też około 40-stronicową. I w ten sposób powstała zamknięta całość, album. I to jest, można powiedzieć, powieść graficzna, mimo że tak naprawdę z założeń to zupełnie nie miała być powieść graficzna. Ja myślę, że warunki tego, co nazywamy powieścią graficzną, spełnia. No właśnie, spełnia. Mogę teraz... Nie wiem, czy czytałeś Małego Księcia. Tak. W Małym Księciu jest taka piękna scena, kiedy to turecki astronom, który odkrył tę planetoidę 612b, czy jak ona się tam nazywała, wystąpił na kongresie astronomów i powiedział, że odkrył, i nikt mu nie uwierzył, bo wystąpił w fezie. Ale jak na następnej imprezie wystąpił już w smokingu i powiedział to samo, to z aplauzem go przyjęli. Więc poszedłeś do kultury gniewu i oni cię zobaczyli w fezie. I poszedłeś do innego człowieka i on zobaczył, że to jest powieść graficzna i to wydał. I to jest właśnie to, że jakby oko tego, który ocenia, jest kształtowane przez to zaplecze w postaci teorii. To znaczy ktoś z kimś dyskutuje o tym, co jest, a co nie jest i jakby tworzymy taką siatkę, w ramach której pewne dzieła się mieszczą, a inne nie. I teraz tak, jeżeli dzieło się nie mieści, to zostaje odrzucone, bo się nie zmieściło. To jest niedobre, to nie jest powieść graficzna, zrobiłeś szajs i wynocha. Tobie się to rzadko zdarza, ja miałem dużo takich przygód z wydawcami. W domu mam nawet kserokopię listu ze Świata Młodych, że pana komiks nie spełnia wymogów dydaktycznych, jakich oczekujemy po historyjkach obrazkowych. Fabuła jest pełna gwałtowności, brutalności i okrucieństwa, a postaci w wyglądzie dość odrażające. No, więc to tak działa, tak? Więc jakby dyskutujący o tym, co jest powieścią graficzną, jakby zwracają uwagę na to, czy komiks w ogóle, bo to rzeczywiście moim zdaniem to też są wymienne terminy w dużej mierze, zwracają uwagę na poszerzanie tego pola, w którym możemy się zmieścić. To znaczy są definicje, które zamykają, w rodzaju, że komiks to muszą być te wypowiedzi w chmurkach, teksty wpisane ręcznie w obrębie obrazka i tak dalej, i tak dalej. I takie definicje, które otwierają. Otwierająca definicja może spowodować, że Koziołek Matołek będzie uznawany za komiks, chociaż w myśl tej pierwszej nie jest. My już dzisiaj byliśmy w radio i tam właśnie rozmawialiśmy o tych, również na podobny temat, i ja tam powiedziałem i tutaj powtórzę, to mówię tym, którzy dzisiaj wieczorem posłuchają Radia Kraków i usłyszą, że już to mówiłem, że Adam Rusek, pisząc swoją książkę o historyjkach obrazkowych w Polsce, powiedział, że on bardzo lubi taką definicję, którą ja kiedyś ukułem, że komiks to jest fabuła opowiedziana za pomocą obrazków, bo to pozwala mu ująć wszystkie te rzeczy, które w myśl tych bardziej skomplikowanych definicji nie są komiksami. A on pisze o historyjkach obrazkowych, czyli tych wszystkich rzeczach, które mają teksty pod spodem, czasem drukowane, czasem wierszowane. Zwróćcie uwagę, ukazał się już czwarty tom dawnego komiksu polskiego, tak? Jeszcze nie. Trzeci się ukazał, czwarty jest w zapowiedziach, lada moment będzie. Ale ten trzeci nawet tutaj jest w księgarni, prawda? I on w myśl takiej definicji teplicowskiej, to nie jest komiks. Ale Adam Rusek jakby skrupulatnie czesząc archiwa i wydobywając te wszystkie historyjki, które w myśl tamtej definicji są tylko prekomiksami czy protokomiksami, jakby zmienia nasze wyobrażenie o tym, co to jest komiks. I wielu współczesnych twórców, sięgając po takie nietypowe środki wyrazu, czy nietypowe rozwiązania, również rozszerza nasze wyobrażenie o tym, czym jest komiks.
ty też rozszerzasz nasze wyobrażenie tak naprawdę, no ale to... ktoś musiał to uznać za komiks i wydać, żeby mogło wejść w ogóle w to pole dyskusji. No właśnie, ale to znów jest tak, że na przykład jeśli chodzi o nie wiem, inny mój album Podgląd, który narysował Marcin Podolec, to na przykład to, co mi grało w głowie, jak tworzyłem tę historię, to był film brytyjskiego reżysera C.S. Lai. Film się nazywa Process i składa się z 24 ujęć i dotyczy rozpadu życia kobiety. I to jest bardzo nienarracyjne, to się składa z jakichś takich scen, każda z tych 12 scen jest jakąś taką osobną całością i my jako widzowie musimy to posklejać w jakąś sensowną całość. Widać w pewnym momencie, że ta kobieta po operacji piersi, widać w pewnym momencie, że straciła dziecko w jakimś wypadku, widać w pewnym momencie, że robi sobie zupę ze szkłem i próbuje w ten sposób się zabić. Widzimy w pewnym momencie, że jest w trójkącie z jakimiś dwoma poznanymi na prędko facetami i te rzeczy niby nie są poskładane, a są właśnie, tworzą pewną spójną całość rozpadu mentalnego tej bohaterki. A jednocześnie przez to, że tak jak powiedziałem, to jest 12 scen i nawet nie wiem, czy nie 12 ujęć dosłownie, fascynowało mnie to właśnie, że na przykład jej życie nie jest opisywane na przykład poprzez jakąś charakterystykę wynikającą z dialogów, tam dialogów jest prawie że zero, tylko na przykład kamera bardzo powoli sunie po jej mieszkaniu, kiedy ona w pewnym momencie chyba się pakuje czy rozpakowuje i widać właśnie jej meble, widać książki, widać poprzez przedmioty, które nazbierała wokół siebie, to kim ona jest i w takim to chciałem właśnie oddać na przykład robiąc właśnie tę historię Podgląd. Zaproponowałem ten komiks Leszkowi Wicherkowi. To jest na przykład ważne, że jak robię coś z drugą osobą, wiem, że ja będę tylko scenarzystą albo tylko rysownikiem, to najpierw muszę znaleźć kogoś, kto... pod kogo mogę pisać na przykład. I wtedy z myślą o tym stylu, jakim ta osoba się posługuje, piszę scenariusz. I właśnie sobie wyobrażałem, że Podgląd będzie takim ciężkim komiksem, powoli sunąca kamera, bardzo filmowo właśnie przedstawiająca wszystkie szczegóły życia bohaterów. I w ten sposób byśmy bardzo dużo informacji zdobywali o nich. A wreszcie Leszek Wicherek się wycofał, Marcin Podolec podjął to i on miał zupełnie inną strategię plastyczną tego. On postanowił wszystko prześwietlić, zostawić wszystko bardzo szkicowe i przez to prześwietlenie, czyli rysowanie tak, że właściwie tylko praktycznie biel i lekko zarysowane kontury rzeczywistości, tracimy tę całą informację, którą ja przekazywałem w scenariuszu pod tytułem jakie gry planszowe są na półkach, jakie książki, jakich autorów. Poprzez te właśnie wszystkie przedmioty mieliśmy się dowiadywać o tych bohaterach. Trzeba było dopisać nowy rozdział, gdzie ci bohaterowie spotykają się ze swoimi znajomymi i dyskutują. I w ten sposób dostajemy jakiś backstory. Więc to znów właśnie... w oderwaniu od jakiejkolwiek teorii. Wzięło się to od jakiejś fascynacji technikami narracyjnymi filmu, przeszło przez jakiś pomysł scenariuszowy, potem zostało zupełnie zmienione pod kątem plastycznym i jeszcze potem właśnie była ta nadbudowa kolejna scenariuszowa i w ten sposób powstał ten praktyczny artefakt. Więc to dla mnie istotne właśnie jest branie w tych teoretycznych wszystkich rozważaniach tej praktycznej strony, bo te teoretyczne rozważania właśnie często stawiają wszystko właśnie pod lupą, że to już jest jakieś tam stworzone konkretne, są to stworzone konkretne artefakty, patrzymy właśnie na tę serię, na ten album i to rozważamy. A same te rzeczy powstają przez
taki dziwny, organiczny proces, nielinearny właśnie, zaskakujący, nie wynikający z jakichś konkretnych tradycji komiksowych albo właśnie niekomiksowych. Ja ci mogę zrobić przypisy do każdego zdania, które powiedziałeś. No. Tylko jedno pytanie. Jesteś zadowolony z efektu końcowego? Jest inny niż podejrzewałem. Na przykład to znów. No dobrze, ale procesowo. Tak lub nie? Jestem. Dobrze. Czyli ja mogę te przepisy zrobić? Bo ja tutaj zrobić? Nawiążę do pewnych rozważań teoretycznych, ale nawiążę najpierw w trochę w inny sposób. Czyli ogólnie uważasz, że nie należy rozpatrywać po tym, co powiedziałeś, dzieła w oderwaniu totalnie od autora. Tak jak wielokrotnie powtarzałem w swoich tekstach i na blogu i w zapętleniu też dużo piszę o tym. Ja jestem akurat zwolennikiem autora. Jestem zwolennikiem tego, że jak czytamy jakąś rzecz, jak oglądamy jakiś film, ja na przykład to lubię, i to nie jest jakaś uniwersalna prawda, że tak trzeba, ale ja na przykład jak oglądam jakiś film i mnie zainteresuje, to wtedy oglądam całą filmografię od A do Z w konkretnej chronologicznej całości. Patrzę, jak pewne tematy, motywy i tak dalej się rozwijają, żeby zobaczyć faktycznie twórczość danego autora, nie w oderwaniu właśnie w jakimś jednym momencie jego zdania, bo twórczość danego autora jest faktycznie jak jedno długie zdanie. I jeśli tylko oglądamy jeden film, to jest tak, jakbyśmy dostali jedno, dwa słowa po prostu wyrwane z kontekstu. Dopiero czytając całość, oglądając całość, możemy w pełni to zrozumieć. I tak, i nie pod takim kątem, że właśnie, w sensie chodzi o to, że widząc właśnie całość twórczości, a jeszcze potem na przykład zagłębiając się w biografię danego twórcy, tak naprawdę rozbudowujemy tę powieść samą. Jakby życie twórcy albo nawet konfabulacja, nawet jakaś biografia, która jest wyssana z palca, albo autobiografia jak Chłaski, która jest w dużej, albo Gombrowicza, które są w dużej mierze kreacją i są jakimś tam świadectwem, które budują ogólną powieść, gdzie trzonem są te artefakty pod tytułem filmy albo książki, a bądź co bądź są bardzo sprzęgnięte w tym kontekście życiowym. A ty, Jerzy, jako teoretyk, czy ten rys biograficzny, ten rys społeczny autora jest potrzebny do zrozumienia dzieła, jest wart uwzględnienia w dziele, czy można go całkowicie odrzucić? Od czasu, kiedy Roland Barthes opublikował tekst Śmierć autora i powiedział, to wszystko, co wy czytacie w tekście, to jest tekst, a reszta jest nieistotna, to rozstaliśmy się z biografistyką. Natomiast ja rozumiem zdanie Daniela, bo na przykład ostatnia książka Potockiej o nowej estetyce mówi, twórczość artystyczna polega na tym, że ktoś dzieli się swoją prywatnością z nami. Daje nam coś, co stworzył prywatnego. Tak? I to jest to myślenie, że oto nagle ktoś zaczyna mówić, to jest mój sposób myślenia, to wynika z mojego spojrzenia na świat, to są moje przemyślenia, to są moje problemy, to jest moje życie, chcę się z wami podzielić. Tak? To Tymon Tymański kiedyś powiedział, że on strasznie ceni pisarzy, bo to są ludzie, którzy chcą się z nami podzielić swoimi myślami. Nie dzielimy się na ogół myślami z obcymi, a oni owszem. I są bardzo odważni w ten sposób. Więc na dwoje babka wróżyła, szczerze mówiąc. Tak. Krakowskim targiem znaleźliśmy rozwiązanie. Ale zupełnie ale odrzucamy, czy nie? Chciałem powiedzieć coś innego tutaj w kontekście tego, co powiedział Daniel. Bo Daniel powiedział tak, nie potrzebuję żadnej teorii, ale filmy artysty oglądam od pierwszego do ostatniego. Teoretyk czy historyk, teoretyk, który zajmuje się czymś, ogląda od pierwszego do ostatniego, żeby zobaczyć, skąd to się wzięło. To jest to podstawowe działanie badawcze. Odpowiedzieć, co jest czymś, to odpowiedzieć na pytanie, skąd to się wzięło, z czego wyrosło.
Więc takie nielinearne, oparte na wybranych scenach z życia opowiadanie, które gwałci jakby tradycję XIX-wiecznego opowiadania, pojawiło się w literaturze XX wieku jako próba odpowiedzenia na pytanie, skąd, jak ludzie myślą, tak? To jest to słynne prustowskie pytanie. Gdzie bierze się pamięć, tak? Czyli smak magdalenki umaczanej w herbacie, włożonej do ust, ten smak przywołuje mi dzieciństwo i obrazy z dzieciństwa przypływają w sposób niechronologiczny, nie po kolei. Jakby atakują i z tego, że w ten sposób pracuje nasz umysł, biorą się opowieści, które próbują nam opowiedzieć historie odtwarzające sposób pracy umysłu, a nie poukładane. Sami możemy sobie poukładać, co było najpierw, co było potem. Albo odpowiedzieć na pytanie, kto był bohaterem i czy w ogóle jakiś jest. Ale żeby wprowadzić tego rodzaju utwór literacki na scenę, trzeba było najpierw zdefiniować, czym jest utwór literacki. To samo z kinem. Kino najpierw nauczyło się opowiadać. Nauczyło się układać obrazki w określonej kolejności, żeby widz rozumiał, co ogląda. I ten okres, kiedy kino nauczyło się opowiadać i schowało system opowiadania za historią, którą opowiadano, bywa nazywany okresem kina klasycznego. Czyli od momentu, kiedy kino przestało być pionierskie, weszło w pewien tryb opowiadania i od lat 30. do 50. był okres kina klasycznego. Wszyscy robili filmy tak samo, w taki sposób, żeby widz wiedział, co ogląda. Jest taka książka Mirosława Przylipieka, Kino stylu zerowego, w której on bardzo drobiazgowo pokazuje, jak kamera pracowała w takich filmach, jakie były obowiązkowe ujęcia, sceny i sekwencje ujęć, żeby widz rozumiał, co widział. Tak? On tam nawet pisze, jaka była długość ujęcia. Gdzieś tam w latach 30. ujęcie musiało trwać 30 sekund, żeby widz w pełni zorientował się, co jest mu pokazywane. Dzisiaj mniej więcej to ujęcie trwa 12 sekund, bo jesteśmy wychowani na telewizji, to trwa szybciej. Więc te stare filmy sprawiają wrażenie nudnych, bo w nich ujęcia trwają za długo. Ale wszystko w tych filmach było podporządkowane właśnie oczekiwaniom widza. To znaczy, jak widz chce zobaczyć coś z bliska, to stosujemy detal. Jak widz chce zobaczyć, w jakiej przestrzeni rozgrywa się akcja, to pokazuje mu się plan ogólny, tak? Czyli pokazuje mu się miejsce. Jak pokazuje się ujęcie ustanawiające, pokazuje, w jakim budynku toczy się akcja i dopiero w następnej scenie oglądamy ten budynek w środku. Tak? Pierwsze ujęcie mówi nam, to się toczy tutaj i tak dalej, i tak dalej. Jak już filmowcy się tego nauczyli, to w okolicach lat 50. dokładnie takim pierwszym momentem jest wystąpienie Astruka, który napisał taki esej Kamera Pióro i powiedział, że filmowiec może jak pisarz na ekranie kamerą pisać eseje, może pisać dowolne rzeczy. I od tamtego momentu stopniowo filmowcy rozluźniają te reguły. Tworzą takie filmy, w których opowiedzą, tak, to słynna opowieść o producencie filmowym, który powiedział, film ma początek, środek i koniec koniecznie w tej kolejności. I o Godardzie, który powiedział, film ma początek, środek i koniec niekoniecznie w tej kolejności. Ale najpierw musimy wiedzieć, jak jest skonstruowany film, żeby potem można było przekładać te klocki. I dzisiaj jesteśmy na takim, właściwie w latach 60. w kinie byliśmy na takim etapie, że świetnie że twórcy filmowi świetnie przekładali te klocki. Bergman, Antonioni, Luchino Visconti, Pasolini, wielcy mistrzowie kina to są ci, którzy doprowadzili do skrajności sposób opowiadania inaczej. Oni stawiali ogromne wymagania odbiorcom, którzy przychodzili do kina i oglądali film, a w tym filmie no, na przykład nie było widać, co się dzieje. Nie wiem, czy pamiętacie finał Zawód Reporter. Kiedy bohater kładzie się na łóżku, wiemy, że zaraz przyjdą go zabić, a kamera się wycofuje i wycofuje i wycofuje i nagle przejeżdża przez cały plac i z drugiej i oglądamy ten plac, gdzieś tam jest to okno, za którym wiemy, że jest ten bohater i chyba przez 7 minut gapimy się na ten plac i nic się nie dzieje i nie dowiemy się, czy go zabili, czy nie. Ale no oczywiście no,
w domyśle wszystko jest pewne, ale są pewne rzeczy, których nie możemy zobaczyć. I teraz jakby powieść graficzna, żeby wrócić do tematu naszych rozważań, to jest też taki komiks, w którego reguły opowiadania zostały już ustalone, utrwalone i są doskonale rozpoznawalne i teraz możemy w tym mieszać. Teraz możemy spróbować czegoś innego. Teraz możemy jakby pokazać to inaczej. Teraz możemy coś ominąć. Teraz możemy poprzekładać te klocki. Teraz możemy się tym pobawić, żeby wydobyć jakąś dodatkową treść z tego, co jest doskonale znane, bo wiemy, że te podstawy to już wszyscy czytelnicy mają. Czytelnicy wiedzą, jak to czytać, w związku z tym jakaś grupa czytelników chce, żeby to nie była ta sztampa pod tytułem biega ten facet w pelerynie albo lata nisko nad ziemią, albo nawet szybko, albo cokolwiek, tylko żeby to było o czymś innym. No pokażcie nam coś innego, coś takiego nietypowego. Pokażcie nam, jak rozpada się życie jakiejś kobiety i niech to będzie, nie wiem, w 24 scenach, ale nie chronologicznie, co? Ale póki nie wiemy, jak to opowiadanie wygląda, to komiks by się nie narodził, gdyby na początku były takie opowieści. To po prostu byłby Turek w Fezie, no. Astronom w Fezie, którego by nikt nie przyjął. Ale to jest też znamie dojrzałości sztuki. Sztuka, która wypracowała swoje metody, jest w stanie opowiadać więcej, jest w stanie iść dalej, jest w stanie przekraczać swoje granice. I oczywiście twórca, który to robi, powinien mieć intuicję, powinien mieć czuja, powinien wiedzieć, że on chce coś opowiedzieć. To nie on musi znać te teorie. Ale to tak jak Christa kiedyś się śmiał, że czytał recenzję i recenzent wiedział lepiej od niego, o co chodzi w jego komiksie. Oczywiście, recenzent wie lepiej. Recenzent całe życie spędził na czytaniu komiksów Christy. A Christa ich nie czyta, bo Christa je robi. No, Danielu, ile przeczytałeś komiksów w tym roku? W tym roku dwa. Ale... No właśnie. A ja 200. W tym jeden niewydany jeszcze. Rozumiecie, o co chodzi. A lubisz czytać komiksy? To jest pytanie do mnie, tak? W sensie lubiłem czytać komiksy, ale w pewnym momencie faktycznie jest mało komiksów, które faktycznie potrafią zrobić, wiesz, tak, że wow, to jest ciekawe. No, ale starasz się ich szukać, czy nie? No nie specjalnie. Nie, w sensie ogólnie rzecz biorąc łatwiej mi jest szukać książek i filmów, które są dla mnie ciekawe. I bądź co bądź, ja szukam rzeczy, które są dla mnie. Ja jako twórca nie tak naprawdę dla mnie wszystko, co wchłaniam, to jest praca. To jest tak naprawdę szukanie kolejnych inspiracji, więc na pół intuicyjnie, na pół tego, czego potrzebuję. Więc jak teraz robię nowy album, no to akurat potrzebowałem dużo czytać o architekturze, więc nie będę szukał komiksów o architekturze, tylko będę szukał książek o architekturze. Sam? Springer. Springera czytałem, tak, kilka książek, to prawda. No, ale i nie wiem, po prostu też jest dla mnie ciekawe szukać inspiracji w innych mediach i niż w samym komiksie. Jakby komiks ma oczywiście, no nie wiem, w sensie, jakby to powiedzieć, no. Nie wiem, ja lubię robić komiksy i to jest mój język. Ja się czuję dobrze, ja czuję się najlepiej opowiadając komiksem, bo źle wypowiadam się słownie, piszę pretensjonalnie, jeśli to są tylko bloki tekstu, a język jest moim po prostu, a komiks jest moim językiem, tym najbardziej zakorzenionym po prostu w mojej psychice. Potrzebuję gestów, potrzebuję ruchu, potrzebuję obrazu, a jednocześnie potrzebuję większej autonomii niż film daje, gdzie daje całą masę ograniczeń, chociażby natury finansowej, więc komiks jest po prostu moim językiem. A to, że są inne komiksy na świecie i może są dobre, a może nie jest już tak istotną sprawą. No dobrze, ale dlaczego w swoich komiksach scenariuszowo, ale też w pełni autorskich,
dekonstruujesz właśnie ten model komiksu. Po co ci to? To wychodzi przypadkiem. To wychodzi w sensie, jakby nie bawię się językiem komiksu dla samego bawienia się językiem komiksu. Ja patrzę na rzeczywistość, która nas otacza i interesuje mnie to, jak działa pamięć, jak pewne nieistotne fragmenty przez lata się rozbuchają w coś naprawdę istotnego i potrafią tkwić w nas i definiować nasze dalsze postępowania. Albo coś, co, nie wiem, wychodzimy z jakiegoś filmu i mówimy, super, to był najlepszy film, jaki kiedykolwiek widziałem, i dwa dni później w ogóle już nie zastanawiamy się nad tym. I to jest fascynujące dla mnie. Albo to, że ja na przykład nie czuję, że żyję w tej rzeczywistości, po prostu, że następują kolejne sekundy, jedna po drugiej tej egzystencji, tylko ten mój wewnętrzny świat mentalny się przeplata z tym całym światem fizycznym i tak dalej. W tym momencie akurat faktycznie tutaj siedzę przy tym stole, ale za chwilę gdzieś tam sobie moje myśli gdzieś polecą i to będzie najistotniejszy element mojej rzeczywistości, a nie to, że akurat siedzę przy tym fizycznym stole i tak dalej. To mnie na przykład fascynuje, jak ta rzeczywistość wewnętrzna i zewnętrzna przepływają, a jednocześnie ta wewnętrzna rzeczywistość jest tylko tak naprawdę strzelaniem prądu w mózgu, który jest bardzo fizyczny, i to wszystko jest niesamowicie fascynujące. I to też ma odzwierciedlenie w twórczości mojej właśnie, która jest bardzo hipertekstowa i hiperlinkowa, cały czas bardzo eseistyczna. Też nie wybrałem sobie takiego modelu świadomie, że ja będę cytował innych, żeby wykazać się jakąś erudycją, albo właśnie żeby bo to są istotne rzeczy, czy nie, tylko po prostu tak, nie wiem, działa moja psychika, że gdzieś tam inkorporuję różne rzeczy i one tak przepływają po prostu przeze mnie i właśnie jest gdzieś jakaś fizyczna jednostka, która strzela prądem, która to wszystko tak sobie płynie. I to jest fascynujące. I z tego się biorą papierowe artefakty, które potem są analizowane w oderwaniu od tego całego organicznego morza przepływu wszystkiego, informacji i tak dalej. Więc... No dobrze, bo ja uważam, że do końca nie możemy się oderwać od autora i sytuacji społecznej, w jakiej egzystuje, kiedy zajmujemy się interpretacją komiksu, kiedy czytamy też ten komiks jako zwykły czytelnik, że zawsze sami dokonujemy wewnętrznie, ale nawet jak się nad tym nie zastanawiamy bezpośrednio, tylko czytając, dokonujemy jakiegoś umiejscowienia tego w czasie i z generalizowania do tego, kim jest autor, jak go odbieramy, jak inne jego dzieła zinterpretowaliśmy. Ale to też z drugiej strony pokazuje to, że autor tak nie myśli specjalnie nad tym, żeby też komiks stworzyć w określony sposób i tak dalej. Natomiast czytając niektóre książki teoretyczne, w tym jedną, która niedawno się ukazała, okazuje się, że tam mamy propozycję taką, żebyśmy całkowicie oderwali się od autora i zajęli się analizą tylko i wyłącznie dzieła, bo dzieło może egzystować bez tego autora. Czy tak, czy nie? Jerzy? Tak, oczywiście, że tak. Znaczy, bo ty mieszasz dwie rzeczy. Mieszasz biografię autora i mówisz, bez autora nie jestem w stanie obejrzeć i jego sytuację... Nie biografię, tylko po prostu nie, generalnie. Ale no dobrze, ale teraz tak. Jeżeli Marzi robi komiks o PRL-u, ja w tym PRL-u żyłem, to ja porównuję jej PRL z moim PRL-em i jakby no, mogę powiedzieć, że ona żyła w trochę innym na przykład, tak? Ewentualnie rozpoznać te elementy. Pamiętam, jak na forum ktoś napisał, mnie też mama tak sadzała na parapecie, kiedy stała w kolejce po pomarańcze. Więc to jest to doświadczenie, ale to jest moje doświadczenie. To znaczy, czytając komiks, odkrywam moje doświadczenie życiowe, moje życie w jakiejś rzeczywistości. Ewentualnie czytam o Iranie, w którym nigdy nie byłem i stawiam siebie w sytuacji tej małej bohaterki, i odkrywam ten Iran, zaczynam go rozumieć, tak, dzięki tej opowieści. Ale to nie znaczy, że to jest jej Iran. To jest ten Iran, który został mi opowiedziany przez tę opowieść. To jest na ten tej Iran, zasadzie. Który na podstawie swoich własnych doświadczeń społecznych, tego, co odbieram i tak dalej, sobie interpretuje w swój sposób. No tak, ale tu nie można powiedzieć, że...
Nie można powiedzieć, że musimy poznać jakby dokładnie biografię autora komiksu, to żeby móc interpretować świat, o którym mówię. O biograficzności autora w sensie jego egzystencji społecznej. Nie, no jest historia, jest społeczeństwo, jest jakiś stosunek do rzeczywistości. To wszystko są oczywiste rzeczy. Tak? No, nawet o fantastyce naukowej ktoś napisał, że z utworów fantastycznych nigdy nie dowiemy się niczego o przyszłości, ale za to bardzo dużo o czasach, w których powstały. Zgadza się. No dobrze, wróćmy na chwilę do tej powieści graficznej. Jak byście... No mnie nie zapytasz, czy ja lubię czytać komiksy. Jakbyście mieli do przeczytania komiks i coś, co ktoś nazwał powieścią graficzną, to co byście wybrali? W sensie zależy, jaki temat by był, ale w sensie co, że po prostu ktoś mnie pyta, czy chcę komiks, czy chcę powieść graficzną przeczytać, tak? Tak. Wylosować z jednego worka. No masz, dostajesz na przykład jedno dzieło, które ma napisane, to jest komiks, drugie dzieło, które jest napisane, to jest powieść graficzna. Okej, patrzysz na to, to które byś z tego wybrał? Czy może uważasz, że to po prostu jest zbędny to zabieg? To wyłącznie kierując się prawdopodobieństwem, że powieść graficzna mogłaby być zamkniętą całością i nie musiałbym kupować kolejnych części serii, to wybrałbym powieść graficzną, bo wiedziałbym, że między tymi okładkami będzie jakaś zamknięta całość. A wybierając coś tak enigmatycznego jak komiks, mógłbym trafić na 17 zeszyt jakiejś serii i byłbym bardzo niezadowolony. A jakbyś nie widział różnicy? A gdyby to był ten sam produkt? Masz graficznie, wygląda praktycznie tak samo. Wygląda graficznie praktycznie tak samo. Na jednym jest napisany komiks, na drugim powieść graficzna. Poczekaj, no ale to jeżeli nazywa się inaczej, to nie może wyglądać tak samo. Jak dla ciebie wygląda różnica? Dajmy na przykład Poczekaj, a może odpowiedz na pytanie. No jak dla ciebie wygląda różnica między powieścią graficzną a komiksem? Tak naprawdę nie widzę tej różnicy poza tym, że okej, niektórych rzeczy bym w rozumieniu obecnie teoretycznym nie klasyfikowałbym jako powieści graficzne, bo już istnieje pewne pojęcie funkcjonujące też wśród odbiorców, co uważamy za powieść graficzną, że to nie jest na przykład właśnie taki serial, gdzie Batman z Supermanem zastanawiają się, jak nałożyć majtki na głowę. Natomiast jakbym dostał dwa komiksy, które na przykład, no dajmy to, Kosmiczne Rupiecie. I na jednym był napisany byłoby komiks, na drugim powieść graficzna, to bym tylko i wyłącznie uznał, że po prostu w jednym wypadku użyto marketingowego pojęcia, a w drugim wypadku... No bo jak pisze na okładce, to zawsze jest marketingowe pojęcie, bo to nie jest termin, za pomocą którego masz to definiować, ponieważ ty chcesz dostać historyjkę. Ale czy jako czytelnik natomiast byś... po to, żeby no, różne rzeczy, dla różnych rzeczy nazywa się to powieścią graficzną, tak? Więc... My to wiemy. Ale czy jako czytelnik wolałbyś ten termin, czy ten termin? To ja się wtrącę tutaj i ja uważam, że to jest kwestia legitymizacji, ale nie poprzez oderwanie, nazwanie tego, tylko poprzez kontekst, w którym to występuje, więc zależnie od tego, gdzie ten komiks lub powieść graficzna jest eksponowany, niezależnie od tego, jak to nazwiemy, ale jeśli ten produkt na przykład jest w księgarni Mocaku, to ja chętniej pójdę przejrzeć sobie pozycję w Mocaku, bo akurat ja lubię chodzić do galerii i lubię ambitniejsze rzeczy, niż pójść do jakiegoś sklepu komiksowego, gdzie są figurki z Wiedźminem i inne rzeczy w witrynie, bo na przykład takie rzeczy raczej mnie nie interesują, gry albo superbohaterowie, więc ja osobiście tutaj pójdę, a ktoś, kto nie chodzi do galerii, zobaczy w witrynie ten sam komiks, który jest w sklepie z wystawką z Wiedźminem, tam pójdzie, a nie tutaj. Wiesz, że ja pamiętam czasy, kiedy fantastyczne komiksy mogłem kupić w sklepach, w których na wystawie stały figurki, może nie Wiedźmina, ale różnych takich dziwnych istot, nie wiem, Aliena na przykład. Albo Predatora, albo Batmana naciągającego majtki i mogłem tam wejść i kupić fantastyczne powieści graficzne, a w księgarniach, przy galeriach sztuki nie było niczego takiego. Nie było, po prostu nie było i koniec. I jak się pojawił termin powieść graficzna, to nagle te komiksy zaczęły trafiać do księgarni przy galeriach. No, tak jakby po prostu zmiana nazwy spowodowała zmianę mentalności księgarza. Nie czytelnika, księgarza. I to może o to chodziło.
Na przykład jak Tomek Pstrągowski, który przeprowadzał ze mną wywiad, zapytał, czy chcę go opublikować w zeszytach komiksowych, czyli niszowym papierowym piśmie, albo na Popmodernie, gdzie każdy może sobie kliknąć, no to powiedziałem Popmoderna, bo znów jest to, wystarczająco ambitny serwis, a jednocześnie jest to osiągalne i chcę, żeby ludzie czytali wywiad ze mną, a nie właśnie w niszowym piśmie komiksowym, gdzie i tak w komiksowie ludzie mają jakieś wyrobione zdanie, więc właśnie to wszystko i nieważne, czy to komiks, czy nie komiks, ale istotne jest to otoczenie, że zdecydowałem, że Popmoderna będzie lepszym miejscem na umieszczenie tego wywiadu i też na przykład mam konkretny pomysł. Nie, no jasne, ale zobacz, no doczekałeś czasu, że tam cię chcieli. No tak, rozumiesz, tak. Bo ja o tym mówię, że były takie czasy, że w tych księgarniach przy Mocaku czy jakichś innych galeriach sztuki nie chcieli komiksów, bo to się nazywało komiks i źle się kojarzyło. Proszę? Nie, nie, wy jesteście za młode, żeby je pamiętać, ale były. Ja pamiętam, jak wydałem mój komiks, a potem poszedłem go kupić w księgarni, czyli w zwykłym miejscu, w którym się sprzedaje takie rzeczy i powiedziałem, że ja poproszę te Alicję w Krainie Czarów, a pani mówi, ale proszę pana, to komiks jest, z taką zgrozą w głosie. Więc ona mnie od razu ostrzegła, żebym nie kupował. To nawet w księgarni ostrzegali przed kupowaniem komiksów. Naprawdę były takie czasy. I one się zmieniły. Zmieniły się również dzięki dyskusji o pojęciu powieść graficzna. Niezależnie od tego, jaki jest wynik tej dyskusji, już sama ta dyskusja o tym, jakie są walory powieści graficznej, nie czy są, ale jakie są, powoduje, że otwierają się różne miejsca, w których te komiksy nagle są eksponowane, a twórcy komiksów są szanowani. I zapraszani. I zapraszani, tak. To właśnie też trzeba mieć odpowiedni, na przykład, nie wiem, bardzo długo jakby dyskusja w komiksowie się opierała na, chcesz wodę? Bardzo pyszna woda, skąd ją macie? To jest, tak? A to jest kranowa, bo jeśli to jest kranowa, to krakowska kranowa jest super w takim razie, bardzo. No, bardzo, bardzo dobra woda, polecam. Dobrze, to ja zadam pytanie to, do którego tutaj drążyłem tym poczuciem tematu, czy termin powieść graficzna jako twórców was nobilituje i obecnych tutaj twórców? Wy zacznijcie, a potem ci twórcy z sali. Tak, bo tutaj też są twórcy na sali. Więc... tak, w sensie nobilituje... Czy ja wiem? Nobilituje mnie to, jak ludzie piszą poważnie o komiksie i jak nie zaczynają na przykład artykułu od tego, że całego wstępu, czy komiks jest sztuką, czy nie sztuką, czy coś, albo właśnie, czy że och, komiksy to nie tylko superbohaterowie, bo ten komiks pokazuje, że jakby jeśli już dojrzeliśmy w pewnym momencie, przynajmniej w kulturalnym obszarze naszego społeczeństwa, do tego, żeby omijać już w artykułach, w prasie na przykład mainstreamowej, całego tego wstępu, który jeszcze kilka lat temu pokutował przy każdej recenzji, przy każdym artykule po prostu, to już jest, to jest dobrze. To, że tutaj nie witając się z wami, nie musieliśmy właśnie mieć całego 15-minutowego wstępu o tym, że och, tutaj są ludzie z komiksowa, ale komiksowo to nie tylko Superman i posłuchajcie, nie wychodźcie z sali. To już jest dobrze, to, że możemy normalnie sobie tutaj bez kompleksów siedzieć i to jest nobilitujące. Może te osoby, które wyszły właśnie tak chciały. Może tak, więc tak czy siak. Poza tym ja mam kompleks. Ale to jest nobilitujące po prostu, że można bez całego tego apologetyzmu i tłumaczenia i tak dalej, po prostu dyskutować o meritum, czyli o treści konkretnej pozycji albo o konkretnych działaniach twórczych i tak dalej. To jest super i to jest nobilitujące, że ktoś to bierze na poważnie i to się liczy, a nie to, czy jak chcą to nazwać, nie wiem, jakimś dziwnym słowem po prostu wystukanym przez małpę na klawiaturze, to też byleby nie było tego całego wstępu o tym, czy komiks, czy sztuka i tak dalej. Co? Story art. Tak, niech będzie story art, niech będzie i też mogą tak. Jerzy, jako twórca. A jakie było pytanie? Czy pojęcie powieść graficzna nobilituje cię jako twórcę przy określaniu twoich komiksów? Nie, bo ja nie robię powieści graficznych, to jest, mówiłem, ale
Dla mnie jest to znaczy jako teoretyka, dla mnie jest to pojęcie teoretyczne, tak? Jest to po prostu to tak jak w literaturze, tak? Jest utwór epicki i ballada jest utworem epickim i powieść jest utworem epickim i one się bardzo między sobą różnią. I jak mówimy komiks, to nie czujemy tej różnicy pomiędzy paskiem komiksowym. Daniel powiedział, ja jestem twórcą albumów. To, żeby podkreślić, on owszem robi komiksy, ale pasków nie robi. Więc jakby to jest, żeby powiedzieć, to jest zupełnie inny rodzaj roboty. Tak? Powieść graficzna to jest zupełnie inny rodzaj roboty niż zrobienie albumu komiksowego nawet. Czy robienie pasków komiksowych. Po prostu robię inny rodzaj komiksów, robię powieści graficzne. To dla mnie ma takie znaczenie, a nie czy jestem lepszy, bo robię powieści graficzne. Aczkolwiek, owszem, no, słyszałem i spotkałem się z takimi przypadkami. Tak? To Kinga Kuczyńska po jakimś spotkaniu z niemieckimi rysowniczkami powiedziała, w Niemczech rysowniczki już nie robią komiksów, one wszystkie robią powieści graficzne. Tak? I one tak lubią to rozróżnienie. No, ale Niemcy w ogóle mają bardzo precyzyjny język i bardzo lubią takie rozróżnienia. Oni w takiej kulturze się wychowali. To tylko nawiążę do tego, co mówiłeś, bo dla mnie właśnie a propos tego, że jestem twórcą albumowym, to jest... Dla mnie jako praktyka i dla naszej branży w ogóle właśnie istotne tak naprawdę nie to, czy ja nie potrzebuję się nobilitować i mówić, hej, ja robię powieści graficzne, które są lepsze czy gorsze. Ja jestem po prostu twórcą albumowym, bo robię albumy. Koniec. Ktoś robi paski i woli robić paski od albumów. Ktoś woli robić komercyjne zlecenia. Nie wiem, są na różnych forach i tak dalej, komiksowych, psioczenie na tylko dokończę. Psioczenie właśnie na twórców komiksowych właśnie w Polsce, którzy się sprzedali, wolą właśnie zamiast robić albumy, robić jakieś tam fuchy i mniejsze ilustracje i tak dalej. Ale ci artyści w dalszym ciągu mówią o tym, żeby dorobić albumy, a że nie mają czasu na robienie, to już inna sprawa. No to już jest kwestia tego, że ten. Ale ogólnie rzecz biorąc, bądź co bądź, robienie albumów jest najmniej opłacalną rzeczą, jaka jest na rynku. Więc zeszyty albo paski, albo właśnie rzeczy na zlecenie są o wiele bardziej opłacalne. I to jest tylko kwestia tego, kto się czuje dobrze w danym medium, albo kto, nie wiem, woli na przykład merkantylnie zarabiać na komiksie, a nie ma misję na przykład. Ja wolę robić coś, co gdzieś tam będzie jakąś cegiełką kulturalną i zyski z tego będą prawie zerowe, ale to jest to, ale nie jest to gorsze ani lepsze od podejścia człowieka, który woli robić mniej, ale właśnie tylko na jakieś konkursy albo do jakichś komercyjnych zleceń i zarabiać na komiksie porządnie. No. Dobrze, Basia. Taka Niemka czy taka Polka? Ja tylko Żyla i to był chyba jednak komiks. Czyli wolisz, jak mówi się komiks, tak? Przyzwyczaiłaś się do takiego określenia. Bo wydawca woli, jak się mówi, powieść graficzna o tym komiksie. Ale wolałabym kupić powieść graficzną niż komiks. Bo właśnie mówię, że sugeruje zamkniętą całość, bo zawsze mnie zachęcało, bo nie lubię zbierać częściami. Ale... No dobrze. Łukasz. Czyli robisz komiksy, ale kupujesz powieści graficzne, tak? No, chyba tak. No dobrze. Rafał. Ja ciekawie, bo ja robię komiksy albumowe. No. Album, ale seryjny. No tak, ale wolałbyś pojęcie powieść graficzna czy komiks po prostu? Jest taki odcinek serialu Luther, w którym policjant zajmuje się 17-latką i z taką zgrozą mówi, czy ty w ogóle coś czytasz? A ona mu mówi, czytam powieści graficzne. Więc on
z taką kwaśną miną mówi, co ty dziecko jesteś, komiksy czytasz? A ona mu odpowiada, co ty dziecko jesteś, nie wiesz, co to są powieści graficzne? I to jest bardzo ładna dyskusja. Czyli tak podsumowując, jak widzimy, tak naprawdę poza tym pojęciem marketingowym i teoretycznym nie widać większej różnicy między komiksem a powieścią graficzną. Ale ludzie, którzy kupują powieści graficzne, wiedzą, na czym ona polega, więc jednak widać. No. Ale ja jako na przykład wydawca wydaję też te powieści graficzne. A umieszczasz na okładce? Nie. No nie umieszczam na okładce. Na mnie to jest komiks. Czasami używam tylko pojęcia komiksy, którymi można zabić, bo są tak ciężkie, że takim komiksem po prostu można zabić. Łatwiej. Jak cegłą. Dobrze, może chcecie zadać jakieś pytania? Bo kiedy poszedłem do Kultury Gniewu, to nic nie wiedziałem o rynku komiksowym i wpisałem w Google wydawnictwo komiksowe i wyskoczyła Kultura Gniewu i zobaczyłem, że mam kilka ich komiksów na półce. Wydawnictwa komiksowego wtedy jeszcze nie było, tak podkreślam. I pomyślałem, że skoro mam ich kilka komiksów na półce i nawet polskich twórców, a na przykład pomyślałem też o Poście, ale Post nie miał żadnych polskich twórców, no to poszedłem do Kultury Gniewu, a Pawła już spotkałem osobiście potem i tak to dopiero zacząłem się... To jeszcze były czasy, jak ja jeszcze nie miałem chyba nawet Facebooka, więc to były zupełnie inne czasy. Teraz to wszystko jakoś tak no Facebook łatwiej. Dopiero raczkował na tych uczelniach w Stanach. No. Jest teraz łatwiej, jest dużo serwisów. I pojęcie powieść graficzna też jeszcze wtedy nie funkcjonowała w obiegu powszechnym wśród odbiorców, ale też wśród teoretyków też nie za bardzo funkcjonowało wtedy. Czy tak dawno to było? No to był 2000, ja poszedłem 6, do kultury 7? W 2007. Ja ze zdumieniem odkryłem, że ja w moich książkach, które zostały opublikowane tak na przełomie lat 90. i 2000, to we wszystkich używałem terminu powieść graficzna, w związku z tym już funkcjonowało. No ale my nie zwracaliśmy na to uwagi. No tak, ja wiem, ale właśnie dlatego mówię, że ze zdumieniem odkryłem, że już o czymś takim pisałem. Tak. Natomiast no, czy ci wydawcy, którzy wydają obecnie komiksy i mówią, że wydają powieści graficzne, to oni też nawet w kuluarach mówią, że wydają komiksy. Klientom jest to bardzo potrzebne. O wiele lepiej czują się z faktem nabycia powieści graficznej niż komiksu. Dobrze, to proszę pamiętać, wydajemy powieści graficzne. On rysuje i pisze powieści graficzne, ja wydaję powieści graficzne. Profesor pisze o powieściach graficznych. W Mocaku można kupić powieści graficzne. Ale podobno w jakichś kuluarach i kazamatach zwane komiksami. Ale pamiętajcie również, że powieść graficzna to jest odmiana komiksu. Czyli jakby wszystkie powieści graficzne są komiksami, a nie wszystkie komiksy są powieściami graficznymi. Tak bym powiedział, gdyby nie to, że od pewnego czasu i to w wydawnictwach zajmujących się wydawaniem komiksów w Stanach jest taka tendencja do publikowania rzeczy, które ewidentnie nie są komiksami, ale polegają na połączeniu słowa i obrazu. Więc na przykład jest taka pani, Petersen opublikował książkę Manga Comics Graphic Novel, czy Comics Manga Graphic Novel i on tam między innymi omawia taką odmianę komiksów, którą nazywa Art Comics, czyli komiksy artystyczne. Zaczyna od Ada Reinharta, który kiedyś robił komiks gazetowy, Jak patrzeć na dzieło sztuki w Ameryce to się nazywało.
I to w Mocaku, przynajmniej na stronie internetowej jeszcze niedawno, tak, jest taki pięknie wydany zbiór tych gazetowych komiksów. To jest wielki taki album, to nawet przekracza rozmiary powieści graficznej, przynajmniej jeżeli chodzi o wysokość. To naprawdę jest duże, ładne, piękne wydane. I Petersen, używając tego określenia, zwraca uwagę również na takie rzeczy jak art komiksy Mayry Kallman. To jest felietonistka New Yorkera albo Washington Post, której z tych gazet. I jakby umieszcza ją właśnie w tym kontekście komiksowym, podczas gdy Mayra Kallman robi obrazki, bardzo często na podstawie zdjęć, podpisuje te obrazki, tworzy takie narracje słowne, które opierają się no na przykład na założeniu, że nie da się wszystkiego opowiedzieć, a od słowa do słowa poruszamy się na zasadzie skojarzeń. To jest do obejrzenia również w internecie. Nie wiem, czy te rzeczy wydane w książce są do obejrzenia w internecie, ale ona ciągle robi to jako takie publikacje internetowe. Włącza w to również fotografię. Czasem pokazuje na przykład fotografię i obrazek namalowany na podstawie tej fotografii, albo włącza fotografię. To są katalogi najczęściej. Nie opowieści, a katalogi. I takie rzeczy są przedstawiane jako powieść graficzna. Pani, która się nazywa Shapton, zapomniałem jej imienia, ale wydawnictwo Drone and Quarterly wydaje jej pracę, opublikowała książeczkę, która jest reklamowana na stronie wydawnictwa jako graphic novel. I to jest książka, która składa się ze zbiorów opowieści o byłych różnych ludzi, to znaczy o byłych partnerach różnych osób, czyli o różnych ex. I to jest na przykład rysunek przedstawiający jakąś kobietę i podpis, że ex-dziewczyna Marka płynnie mówiła po rosyjsku. Koniec opowieści, koniec historii. Odwracamy stronę i jest następna osoba i następna krótka opowiastka. Czasem jest opowiastka typu, że była dziewczyna Marka, zostawiała wszędzie swoje majtki, tak? I teraz... jej były chłopak robił coś tam i spotykał się z dziewczyną, która coś tam i jeszcze o tej dziewczynie i o jej byłych jest następna opowieść. Ale za każdym razem to jest obrazek i podpis. Nie ma związku sekwencyjnego, którego oczekujemy od komiksu, czyli że po sekwencji obrazków zobaczymy, że coś się dzieje. To jest po prostu zbiór obrazków. Najbardziej wyrafinowaną książką pani Shapton była książka w formie katalogu pokazującego zdjęcia rzeczy wystawionych na aukcję, rzeczy fotografii, przedmiotów, rzeczy osobistych, nawet korespondencji. I na podstawie tych przedmiotów wystawionych na aukcję mogliśmy poznać historię romansu pewnej pary. Fotografie, podpisy, pewna historia, którą sami sobie stworzymy na podstawie tego, co się sprzedaje jako pamiątkę po tym związku. Podobno mieli to sfilmować, podobno Brad Pitt miał grać główną rolę męską, nie pamiętam, kto miał grać rolę żeńską, ale na razie to wypadło z projektów. Ale to też jest już przedstawiane jako powieść graficzna. I ja o tym mówię ze względu na to, że z jednej strony jako teoretyk bardzo bym chciał, żeby ludzie, którzy wydają powieści graficzne, trzymali się tej definicji, którą sobie gdzieś tam ukułem, chociaż jak mówiłem, nie ukułem tak naprawdę definicji, ale żeby się trzymali tego jednego pojęcia. A tymczasem i wydawcy, i twórcy chcą to rozszerzać. I największy problem chyba z tym wszystkim polega na tym, że te rozszerzenia polegają na tym, że proponuje się rozwiązania, które już były 50 albo 60 lat temu. Dlatego mnie ostatnio bardzo fascynują książki dla dzieci obrazkowe, ponieważ książka dla dzieci okazuje się być poligonem najrozmaitszych, nietypowych rozwiązań typu połączenie słowa i obrazu. I twórcy komiksów, czy też, twórcy powieści graficznych, to są ci twórcy, którzy
odkryli właśnie w roku 2010 na przykład, że można połączyć w bardzo nietypowy sposób słowo i obraz i robią coś, co rysownicy książek, co twórcy książek dla dzieci robili w latach 30. i 40. Naprawdę. Chodzi o to, żeby sprzedać. Nie, no, chodzi o to, że jeżeli, że kiedyś oddzieliliśmy świat książki obrazkowej, świat ilustracji z podpisem, świat tego całego bałaganu, świat książki ilustrowanej. Zobaczcie, w XIX wieku każda książka była ilustrowana i nie było w tym nic złego. Potem mieliśmy książkę, w której redukowano ilustracje i na końcu i mieliśmy takie teorie, które mówiły, że czysty, żywy tekst przemawia do naszej wyobraźni, a ilustracja zubaża wyobraźnię. Naprawdę. To jeszcze w latach 90. były takie poradniki metodyczne dla nauczycieli, które mówiły o tym, że trzeba wykazać na przykładzie komiksu, że komiks zubaża wyobraźnię. Tak, Rafał się śmieje, bo on w swoim fanzinie Lekarstwo opublikował taki przykład takiej lekcji. Tak. No. To ja tylko jedna uwaga, bo właśnie powiedziałeś, że dużo takich rzeczy wydaje wydawnictwo Drawing Quarterly i to wydawnictwo specjalizuje się w robieniu takich rzeczy mniej więcej od 10 lat, kiedy jedna z tych książeczek, nie pamiętam już tytułu, Ukrainian Fairy Tales albo coś w tym stylu, odniosła duży sukces. A odniosła ten duży sukces przede wszystkim dlatego, że przyszła właśnie kobieta, która ją zrobiła, przyszła do wydawnictwa. Wydawnictwo jest lokalne, więc przyszła artystka, która tam mieszka i powiedziała, że ona chce, żeby wydali jej książkę i na pewno ludzie ją kupią. I faktycznie bardzo dużo ludzi kupiło. I większość tych artystów, których oni wydają, nazywają to powieściami graficznymi w tej serii, tak zwanych powieści graficznych, to są właśnie artyści z lokalnego rynku, nawet po prostu z konkretnej miejscowości, gdzie oni działają, bo wiedzą, że to w dużej ilości się sprzeda. Ale to się czasem sprzedaje poza, tak? Bo Linda Barry na przykład, no tak, która dostała nagrodę Eisnera, produkuje cały czas książki, które są w zasadzie połączeniem kolażu, rysunku, poradnika, przewodnika, tak? Ona na przykład zadaje pytanie, co to jest myślenie, albo co to jest wyobraźnia i jakby snuje takie rozważania. Jak narysować komiks na temat tego, co to jest wyobraźnia? I czasem w jej komiksie są na przykład wycięte jakieś opisy z czegoś i tylko to słowo, które tam było kluczowe, jakaś definicja, tak, wycina to słowo i zastępuje to właśnie innym słowem po to, żeby to działało inaczej. Rysuje do tego komiks, ale też działa napisem, opisem, na wszystkie sposoby. Nie widzę sposobu, żeby wydać jakikolwiek komiks, ja nawet nie wiem, czy mogę używać słowa komiks w odniesieniu do tego, co robi Linda Barry, żeby wydać jakąkolwiek z jej książek w języku innym niż ona to zrobiła, bo to po prostu trzeba byłoby od nowa skleić w całość. No tam się liczy każdy rodzaj ale napisu. Ale licencjonodawca szuka zawsze. Okay. Licencjonodawca szuka chętnych do wydania w innych krajach i któryś z jej komiksów się ukazał po francusku, tylko już nie pamiętam, który. No bo część z nich to są na przykład takie proste komiksy, gdzie te teksty można zastąpić. Natomiast właśnie This is Picture czy What It Is to są takie rzeczy, które po prostu oglądamy w całości. To jest bardziej tekst wizualny, literatura, nie wiem, mamy ileś takich różnych dziwnych określeń nazywających związek słowa z obrazem. I to jest to przekroczenie. Ale też jeszcze raz powiem, bo wydaje mi się, że nie skończyłem tamtej myśli, że w latach 40., 50. i książka Adama Ruska też pokazuje, że tak jest. Łączono obraz i słowo na wiele różnych sposobów. Opowiadano historyjki dla dzieci i dla dorosłych w taki sam sposób, w jaki dzisiaj twórcy komiksów chcą tworzyć powieści graficzne, tylko wtedy uważano, że to nie jest komiks, bo ten tekst nie jest w tym miejscu, w którym być powinien. Nawet o komiksach Lustala Wojciech Birek potrafił napisać, że to są w zasadzie nie są komiksy, bo one mają te teksty oddzielnie od, że on nie używa dymków, stosuje rozbudowane narracje literackie w ramkach i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby z jakiegoś takiego bardziej ortodoksyjnego punktu widzenia to nie są komiksy. Z tego bardziej nowatorskiego punktu widzenia to są świetne powieści graficzne, ale te świetne powieści graficzne w latach 40. też miały...
odpowiedniki, tylko wtedy nikt ich nie nazywał komiksami. Ja będę praktyczną stroną medalu znów i wspomniałeś o Adzie Reinhardzie. I nie wiem, ogólnie rzecz biorąc, dla twórców, znów twórcy nie patrzą na kwestie teoretyczne i Sasnal sobie może malować obrazy na bazie Mausa, komiks, który podziwia i wspominał o tym w wywiadach. Sytuacjoniści w latach 50. robili komiks, gdzie ultralewicowe dialogi doklejali do komiksu o kowbojach fotograficznego, fotostory. I Guy Debord, też sytuacjonista, właśnie potem w swoich filmach wykorzystywał komiksy i tak dalej. Nie na zasadzie, tak jak Lichtenstein brał komiksy jako coś gorszego i uwzniaślał poprzez właśnie robienie autonomicznych obrazów, bo to było obraźliwe, ale po prostu dla tych twórców to jest absolutnie naturalne, że fascynują się, Sasnal się fascynuje Mausem, więc robi obrazy o tym. Ad Reinhardt odnajduje komiks jako dobry język do krytyki sytuacji sztuki. A ja z kolei na przykład potrzebowałem stworzyć właśnie w nowym albumie jakąś mistyczną przestrzeń w opustoszałej stacji metra i zawiesiłem właśnie tam obraz Reinhardta. On potem pod koniec swojego życia malował czarne kwadraty złożone z 9 takich płaszczyzn, czyli taki grecki krzyż. I one właśnie często są określane przez krytyków jako właśnie mające taką mistyczną wartość i tak dalej. Więc właśnie dając ten obraz w konkretną przestrzeń, umistyczniłem ją właśnie na potrzeby narracyjne, więc to wszystko tak sobie płynie po prostu znów zależnie od konkretnych fascynacji twórców i nie zastanawiamy się znów właśnie nad tym, czy wiesz, a to kto to wyda i tak dalej, byle by nam zapłacili, to tylko tyle się liczy. Ja powiem w ten sposób, wiesz, kiedy ty zrobisz komiks, to powiedzą o dobry komiks albo o zły komiks, a jak ja nie zdefiniuję powieści graficznej, to powiedzą dupa z niego, a nie naukowiec. No i na tym tylko polega różnica. Czyli jak widzimy, ten termin powieść graficzna jeszcze ciągle umyka pełnej definicji, chociaż w pewien sposób już mamy jakąś definicję, mamy jakieś pojęcie, czym to jest. Z jednej strony i ten, kto to próbuje właśnie opisać, a z drugiej strony właśnie ten odbiorca, który po prostu nastawia się na to, że jako powieść graficzną chce widzieć to i to. Tam gdzieś w tyle głowy to u nas tkwi, że tym się kierujemy przy wyborze powieści graficznej. Zauważyliście, że to wszystko się tyczy pieniędzy. Jerzy nie może zarabiać, jeśli nie zdefiniuje. Ja nie mogę zarabiać, jeśli ktoś nie wyda. Ja nie mogę zarabiać, jeśli ktoś nie kupi. No, ludzie nie kupią, jeśli nie będzie nazwane, tak? Więc to wszystko się tyczy znów tylko pieniędzy. Taka konstatacja. No dobrze, to ja powiem jeszcze inaczej. Okej, okay, to spójrzmy też w ten sposób. Muszę czytać dużo komiksów, czy też powieści graficznych. I to jest tak, że jeżeli przyjmiemy, że okej, okay, komiks to ten superbohaterski. Jak zaczynam czytać komiksy superbohaterskie, przy pierwszym to jeszcze jak jest dobry, to mówię sobie okej, okay, fajnie. Jak już czytam drugi, trzeci w krótkim okresie, to zaczynam rzygać. Po prostu tym schematem, który jest tak słaby, że wtedy faktycznie zaczynam chcieć uciec do tych ciekawszych tematycznie komiksów nazywanych powieściami graficznymi. I wtedy czytasz powieści graficzne. Właśnie, tak. Do tych komiksów, które są nazywane powieściami graficznymi, bo albo są autobiograficzne, albo po prostu tworzą zamkniętą całość, albo pokazują to w jakiś konkretnie głębszy sposób, gdzie autor stara się znaleźć odpowiedź na jakieś pytania, które go nurtują, ale też pokazać, że ten komiks nie istnieje w totalnej pustce, gdzie w kółko Batman, Superman, Spider-Man bije się ze swoimi wrogami, tylko że też okej, okay, jest ten komiks w jakimś świecie, ale gdzie... Ale ty wiesz, że to się najlepiej sprzedaje. Wiem, ale niech się sprzedaje. No to znaczy, że kierowane jest do ludzi, którzy są pozbawieni głębszej refleksji. Ale chodzi też o to, żeby jak już masz dość
tej prostej rozrywki. Wiesz, że po przeczytaniu tych 144 powieści graficznych, które tam trzeba było opisać, to tak z prawdziwą przyjemnością tego Batmana przeczytałem. No dobrze, ale drugiego, trzeciego, czwartego, piątego też? No tak, bo to wciąga. No bo ja już w pewnym momencie przestaję czuć tą przyjemność tego i właśnie potrzebuję oderwać się od takich rzeczy i popłynąć w kierunku czegoś, co zmusza mnie do głębszej refleksji. Do poszukiwania jakichś właśnie skojarzeń i do myślenia o tym, co czytam. Ale zwróć uwagę. Corto Maltese to była najpierw powieść graficzna, ballada o Słonym Morzu. Powieść graficzna, gdzie Corto Maltese pojawiał się jako drugoplanowa postać. Spodobała się, to bohater wyprodukował ileś opowieści o Corto Maltese, które następnie poskładał w większe całości i wydał ileś albumów. A potem pomyślał, a znowu zrobię o nim taką powieść i zrobił Corto Maltese na Syberii, ale już był uwięziony tym, że robi komiks o Corto Maltese i musi się tam pojawić Rasputin i pewne schematy, które zostały wypracowane wcześniej, zostały powtórzone. Akurat jeszcze w wypadku Prata jest tak, że on jeszcze umie się zdystansować, on to robi po swojemu, w taki specyficzny, jedyny w swoim rodzaju sposób, czego najlepszym przykładem jest album Helweci, gdzie bohater jedzie do Szwajcarii, zatrzymują się pod domem Hermana Hessego i czekają, aż Herman Hesse przyjdzie i bohater zasypia i śni sen, który wypełnia 3/4 komiksu. Wiecie, w Batmanie by nie przeszło. Dopiero pod koniec pojawia się człowiek w okularkach, mówi: dzień dobry, jestem Hermann Hesse. On mu ściska łapę i ten Hermann Hesse nie odgrywa żadnej roli w tej historii, a jest to ładne. Więc jest to, po pierwsze, wyszło to ze struktury powieści graficznej, weszło w serial, ale ten serial też dekonstruuje i z nim dyskutuje na różne sposoby. Nie czytałem ostatniego albumu. Nie wiem, znaczy jaki tego jest nowego. Ten ostatni wielki album, ta Kraina Mu, który jest i objętościowo największy, i spójny, i zwarty, ale podejrzewam, że też sobie tak trochę żartuje, tak? Ale pewne rzeczy powtarza, bo niestety struktura serialu zakłada, że pewne rzeczy będą się powtarzać. Natomiast pamiętam, jak on powiedział, że on doprowadzi opowieść o Corto Maltese do wojny w Hiszpanii. Bo wojna w Hiszpanii jest tym momentem, kiedy romantyczna przygoda zginęła. No i nie doprowadził, bo umarł, ale mam gdzieś w głowie jakby tę świadomość, że chciał to opowiedzieć. Czy odpowiedziałem na pytanie? W tym nowym Corto Maltese właśnie jest próba pójścia w tym kierunku, dlatego robią go Hiszpanie. Ktoś jeszcze może chce coś zapytać? Ogólnie o komiks. Albo o coś innego, o literaturę na przykład. No właśnie, na przykład. To co różni komiks od literatury? Obrazki. Powieść graficzną od literatury. Obrazki. A poza tym? Nic. A twoim zdaniem? No... Ja już w zapętleniu właśnie byłem ciekaw tego i tam jest ostatnia sekwencja, gdzie jest tylko wątek tekstowy prowadzony na dole strony przez chyba 20 stron i wątek obrazowy niemy prowadzony przez górną część strony. Bo właśnie zawsze ludzie pytają, co się najpierw czyta, obrazki czy tekst, więc w ten sposób człowiek był zmuszony wybrać i każdy może sobie odpowiedzieć, bo sam będzie wiedział, co najpierw zrobił, czy co najpierw zobaczył, czy najpierw przeczytał. Ja na przykład bardzo się zastanawiam nad tym, że chcę coraz bardziej pójść w stronę literatury ilustrowanej. Tak jak się pomaga sobie gestem, żeby coś wytłumaczyć, to żeby właśnie obraz był jakimś dodatkiem. Nie jako ilustrowana książka, tylko żeby komiks i książka faktycznie się mieszały. Zresztą Eddie Campbell właśnie sobie w jednym komiksie żartuje, że obrazki to są błędy typograficzne, więc że są
tym jakąś tam reprezentacją narracyjną, która ma postać rysunku. I nie wiem, no obraz... Są na przykład książki o architekturze zwłaszcza, które czytam, aż się proszą o to, żeby w pewnym momencie zamiast tego bloku tekstu się pojawił właśnie komiks, żeby ten tekst płynnie wszedł w komiks, gdzie będzie można zobaczyć jakiś fragment albo gdzie wejdzie właśnie narrator w stylu Joe Sacco, który jest autorem, a jednocześnie uczestnikiem wydarzeń i tak dalej. I wydaje mi się, że ta granica jest bardzo cienka i da się dużo jeszcze tutaj zrobić w tym mariażu. Ale ludzie robią. Na przykład sfilmowany w ubiegłym roku, chyba w ubiegłym roku, Dziennik nastoletniej dziewczyny, czyli Dziennik nastolatki, jest... oparty na książce Phoebe Gleckner, która jest znaną rysowniczką komiksową, opublikowała jeden komiks zatytułowany Child's Life, gdzie opowiada o tym, jak to w dzieciństwie była molestowana. A Dziennik nastoletniej dziewczyny też jest o tym samym, tylko że on jest taką historią, która jest pisana, normalnie pisana i ma sekwencje komiksowe, rozdziały. Czasem to jest strona komiksu, czasem dwie strony, a czasem jest to 8 czy 9 stron opowieści komiksowej. W pewnych momentach ona nie chce opowiadać słowami, więc rysuje sekwencję, w której po prostu pokazuje bohaterkę, która coś robi albo coś mówi i ona tego nie opowiedziała, tak? To jest takie, no przecież nie opowiedziałam, no sami zobaczyliście, tak? I jest to ładne rozwiązanie, ładne, właśnie takie pozwalające zmienić dystans narracyjny. Narrator pierwszoosobowy, który do nas mówi, to mówi i zakładamy, że mówi szczerze albo kłamie, no ale jedno z dwóch. A natomiast jeżeli to jest narysowane, to czy ten narrator jest szczery, czy nie? I tu się pojawia takie pytanie. Ja w każdym razie z dużą przyjemnością to przeczytałem. Ozzy Simmons też bardzo mocno w swoich komiksach kładzie nacisk na teksty, na listy, na fragmenty gazet i tak dalej, więc jej komiksy są bardzo wizualne i zgodnie z technikami narracyjnymi pod tytułem, że sekwencje i tak dalej, ale są no, bardzo, bardzo właśnie zakorzenione w tekście i właśnie jeden komiks Gemma Bowery, druga Tamara Drew, na podstawie którego powstał film. Oba zostały sfilmowane. Tak. Oba. Tak, oba. Jeśli chodzi o łączenie form, to przecież nie musimy daleko szukać, bo to znowu wróciło do Polski w postaci serii chociażby Hej Jędrek Rafała Skarżyńskiego i Tomka Leśniaka. No, to jest super. Ale to takie proste jest. No jest proste, ale jest to powrót do pewnej formy, która kiedyś u nas funkcjonowała, potem została zapomniana. I teraz raptem, jak czyta się niektóre wypowiedzi czytelników, o, odkryli nowy ląd. Jakby po prostu ci czytelnicy zapomnieli o tym, że już dawno takie pomysły i rzeczy funkcjonowały. No zapomnieli. To przecież to książka dla dzieci jest. Co mogą pamiętać te dzieci? No fakt. Dobrze, będziemy zmierzać do końca. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to poprosimy o te pytania. W Europie rynek jest już bardzo zróżnicowany. Ogólnie nawet ten rynek francuski jest po prostu taka duża nadprodukcja, że czytelnicy przestali kupować z różnych dziedzin rzeczy, kupują po prostu, ktoś lubi komiks historyczny, kupuje komiks historyczny, ktoś lubi powieści graficzne, obyczajowe, to kupuje to głównie. W Stanach chyba też idzie w tym bardziej kierunku, bo coraz więcej ukazuje się właśnie rzeczy takich nawet z rynku europejskiego, kierowanego do bardziej dojrzałego czytelnika, przedstawianego jako powieść graficzna. A przykładem na to, że idzie w takim kierunku, że to zaczyna się nie zazębiać, tylko rozdzielać, jest straszna obniżka formy w dół właśnie Vertigo, które zaczęło puszczać totalny chłam.
Trzeba mieć na uwadze to, że w Polsce wszystko jest dla wszystkich tak naprawdę, nie ma dużych rozgraniczeń, ale w zachodnim świecie... Już nie jest. Tak, ale w zachodnim świecie jest bardzo konkretnie właśnie, że to jest targetowane na nastolatki, to jest targetowane na młodych dorosłych, to na starszych dorosłych i tak dalej, więc chociażby te rasowe albo pokoleniowe właśnie podziały są bardzo duże, a w Polsce to wiesz, nie, każdy rysownik wydaje i nie ma, że nie wiem, to jest targetowane właśnie na no hej Jędrek, tak, no to wiadomo, że dla dzieci i tak dalej, albo ale tak ogólnie to wszystko jest bardzo płynne. No i komiks dziecięcy też jest. Ja mogę odpowiedzieć na to pytanie też, bo ja też mam swoje zdanie. Dostałem ostatnio propozycję, żeby napisać parę słów wstępu do Elektra Assassin, bo to ma wyjść, Egmont ma to wydać. I uświadomiłem sobie, że ten komiks, który się ukazał w 1988 roku, jest tak awangardowy, jeżeli chodzi o komiks superbohaterski, że później to już trudno byłoby znaleźć coś równie tak pojechanego. To znaczy w latach 80. na tej fali takiej poszukujemy czegoś nowego, wpuszczono do rysowania komiksów superbohaterskich Billa Sienkiewicza na przykład, czy Kyla Bakera. To był taki czas, kiedy próbowano znaleźć połączenie pomiędzy tym komiksem mainstreamowym, superbohaterskim, a jakimiś artystycznymi nowinkami. I to zaowocowało całą masą różnych fajnych rzeczy, łącznie właśnie z Arkham Asylum, czy Asyl Arkham, czy tą Elektra Assassin. Ale dzisiaj ewidentnie widać, że oni się z tego wycofali. To znaczy od czasu do czasu produkuje się jakieś takie opowieści z boku, które dotykają tematu superbohaterów, ale to nie są komiksy superbohaterskie przeznaczone dla miłośników komiksów superbohaterskich, tylko są to komiksy dla tych, którzy kiedyś czytali komiksy superbohaterskie i teraz może jeszcze do tego wrócą. Tak? Na przykład It's a Bird Ziegla i Christiansena, opowieść o rysowniku, który dostaje propozycję rysowania komiksu o Supermanie i on się zastanawia, czym dla niego jest Superman i czym dla wszystkich innych jest Superman. Więc to jest taki esej o Supermanie, ale bez Supermana w zasadzie. I natomiast drugiej Elektry ja nie widzę. Nie widzę takiego komiksu, który byłby na tym poziomie i z takim powerem artystycznym, z jakim był tamten komiks z końca lat 80. A przecież wtedy Sienkiewicz robił też Shadowa. Zresztą Cale Baker go przejął. Czyli wzięli pulpowego bohatera i dali dwóm bardzo takim nietypowym rysownikom, żeby zrobili szaleństwo wizualne i oni to zrobili. Ale to minęło i teraz właśnie się rozdzieliło, zgodnie z tą zasadą targetowania, że jedni idą w jedną stronę, inni idą w inną stronę. A tacy twórcy, którzy robili dziwne rzeczy, to po prostu są już w tak głębokiej niszy, żeby nie powiedzieć słowa na D, że to po prostu żal serce ściska. No, do takich twórców ja zaliczam Teda McKeevera na przykład. Imago go trzyma, pozwala mu publikować jakieś komiksy, ale on przecież robił cudowne rzeczy. No nie wiem, czy pamiętacie, że on zrobił taką trylogię Superman, Batman, Wonder Woman oparte na filmach niemieckich Metropolis, Nosferatu i Błękitny Anioł, gdzie jakby mieszał te opowieści, mieszał opowieści filmowe klasyczne z opowieściami o superbohaterach, gdzie Superman objawiał się jako przedstawiciel tego świata światła, a Batman był wampirem, czyli jakby przedstawicielem Królestwa Nocy. No piękne to było. I to wtedy wyszło, ale od lat już takich rzeczy się nie robi, do tego się nie wraca. Jakby na zasadzie miłośnicy komiksów superbohaterskich okopali się na swoich pozycjach i oni muszą mieć obcisłe kostiumy muskularnych mężczyzn i biuściaste kobiety, a ci od artystycznych to niech sobie kupują w Imago. A zamiast tego? A zamiast na przykład spróbować poeksperymentować, to takie DC robi kolejny rebot. No bo po co? Po co eksperyment? Lepiej sprzedać to młodszemu czytelnikowi, temu o 10 lat młodszemu niż ostatni raz. Mieliśmy już parę takich optymistycznych zakończeń i znowu zeszło na jakiś taki dół. Nie ma pytań? To prosimy. Będzie bardziej o komiksach, mi się wydaje, niż powieściach graficznych. Właśnie powieści o superbohaterach, czy komiks o superbohaterach. No tak, DC nie popisało się ostatnio.
ale... Niektóre z tych komiksów są bardzo fajne. Ciekawe jak długo. No, tak, ale to co panowie sądzicie o tym, co robi teraz Marvel? Jakby o zmianach jakby w superbohaterach, zmianach, nie wiem, czy to jest płeć, rasa, jakby totalnie poszli w inną stronę. I skoro widzimy, że DC jakby trochę chyba nie ma pomysłu do końca, co z tym zrobić, bo zrobił jeden reboot, czyli New 52. No i teraz robi kolejny, jakby nie wiadomo nawet dlaczego, a jakby z tego, co jakby ja obserwuję postronnie, Marvel mi się wydaje, jakby wybił się dosyć i ma na to ciekawy pomysł. Ja powiem tak, o ile DC jeszcze czytuję, to Marvela ogólnie praktycznie prawie nie. Chyba, że to, co jest serwowane po polsku, to faktycznie to czytam. I okej, okay, jeżeli tam dostałem na przykład pierwszy tom niektórych serii bardzo dobry, czy też nie wydanego po polsku Hawkeye'a, który jest naprawdę lepszy niż to ten cały chłam, który się ukazał z Marvela po wyszło polsku. Wyszło po polsku? I kiedy? Nie wyszło. Wyszło po rosyjsku. Czytałem, a po angielsku nie chciało mi się ściągać, a po rosyjsku akurat... Przy jednym projekcie City Stories, będąc w Petersburgu, stwierdziłem, to sobie kupię to, a co tam. No to muszę stwierdzić tak, no Marvel ma fajne początki, fajne pomysły, ale im dalej brnie się w tę serię, przynajmniej na podstawie tego, co widzę publikowane u nas, to jest coraz gorzej. Natomiast DC, okej, nowy reboot Batmana, całkiem fajny ten Batman, bo już w pewnym momencie ten Batman zaczął być po prostu... strasznie infantylny, nie, no i strasznie prostacki w tym 52. Nawet Superman się nadaje do czytania ponownie. Natomiast no, zobaczymy, na ile to wystarczy. Na ile tej energii wystarczy, żeby tworzyć coś po nowemu. Natomiast eksperymenty Marvela, no w większości ich nie znam. A to, co mam obserwowane, no to jest fajne pomysły, ale niestety położone przez słabe scenariusze i skupienie się na tym, że muszą się nawalać. Czyli głównie mi chodzi o takie decyzje, nie wiem, jak zmienienie Wolverina na postać żeńską, prawda? Thora również na postać żeńską, na wydanie świetnego komiksu jak Miss Marvel z bardzo, bym powiedział, unikatową postacią jakby superbohaterki, która jakby nigdy by się nigdzie też nie pojawiła. Czyli chodzi mi o pewną odwagę, bawienie się swoimi głównymi markami. Okay, czego... ale zostają jeszcze formy męskie, czy po prostu zastąpione zostały w całości? Z tego, co się orientuję, w większości zostały zastąpione w całości. Wolverine nie żyje, jest nowy Wolverine. No to powiedzmy w ten sposób, okej, okay, znaczy, że wkrótce znowu się to wszystko zmieni. Pewnie tak, ale jakby... Czyli jakby panowie, nie uważacie, to jest dosyć fajne, jakby znaczy pomysł dosyć odważne dla komiksu takiego mainstreamowego, czego DC właśnie jakby nie robi w ogóle? Powiem tak, jeżeli pomysł jest fajnie zrealizowany scenariuszowo, to okej. Okay. Natomiast jeżeli jest okej, okay, to zróbmy to coś, żeby zaskoczyć czytelnika, ale potem zaserwujmy tą samą papkę, co zazwyczaj, to no sorry. Znaczy to są dwie rzeczy, tak? Pomysł wyjściowy. Akurat pomysł wyjściowy z Miss Marvel genialny. Genialny. I teraz pytanie brzmi, jak długo to zostanie pociągnięte, bo w wypadku seriali to niestety jest tak, że w którymś momencie po prostu przychodzi zmiana scenarzysty albo scenarzysta zaczyna odwalać chałturę i coś, co do pewnego momentu było świetnie opowiadane, spada. Tak? Zrobili mi straszną przykrość, bo jedyny serial, który zbierałem bardzo skrupulatnie, zakończyli, zaczęli od nowa i od nowa to już nie to. Tak? Znaczy po 300 odcinkach Hellblazera zrobili Konstantina, tak, którego tak. Już zamknęli i znowu go od nowa zaczynają, bo zepsuli totalnie. Ale podobno jest tak samo zły, tak? Ale póki było te 300 odcinków, to nawet jeżeli one były złe, to ja to czytałem. A kiedy zaczynają się zmiany, to ja po prostu mówię, to ja dziękuję, tak? No, doświadczenie ze 100 odcinkami Milligana dało mi pojęcie o tym, jak daleko człowiek na przywiązaniu do serii może zabrnąć. Więc ja na razie trzymam się z boku od tych nowych seriali, czekając, aż coś z nich wyjdzie. Tak? Ludzie chwalą Thora i zakładam właśnie tego żeńskiego Thora i zakładam, że jest to fajny pomysł. Czekam, aż to się jakoś zamknie i wtedy sobie kupię taki kawałek, który przeczytam z przyjemnością, żeby obejrzeć. Tak? No pewne pomysły mi się mniej podobają, bo one nie są dla mnie. To znaczy podoba mi się formalna strona Hawkeye'a, ale nie podobają mi się fabuły w tym Hawkeye'u. Pojedyncze pomysły. No, odcinek z punktu widzenia psa genialny.
Rzeczywiście. Narracja poprowadzana z punktu widzenia psa. Piękny pomysł, że dostał za to Eisnera, ale ogólnie rzecz biorąc serial mi się nie podoba. Ten nowy Daredevil jest słabym Daredevilem w porównaniu z tym, jak go pisali Bendis i Brubaker. Ale no, rozumiem, że dla pewnego typu czytelników to co wyszło teraz jako początek wyszedł w wielkiej kolekcji. Dla nowego rodzaju czytelników to może być fajny Daredevil, więc ja nie mówię, że to jest zły komiks, ale to nie jest dla mnie. No ja już mam 56 lat, ja już po prostu pewnych historii nie kupuję. A ty? Porysowałbyś? Ja nie dotykam rzeczy, które powstają, żeby ludzie w garniakach zarabiali, więc nie wiem, nic nie wiem. Dobrze. Czy już możemy zakończyć, czy jeszcze ktoś chciałby posłuchać, porozmawiać o czymś? To ja już podziękuję. Dziękuję gospodarzom za zaproszenie nas. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.